Hej, cześć, tu Mateusz z MacMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie tygodniowe. I tradycyjnie zobaczymy ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania na sierpień oraz czytania miłosne. Koniecznie je sprawdźcie. Tutaj je gdzieś na górze podlinkuję, ale znajdziecie też je w opisie pod filmem. Pamiętajcie jednak, że czytania prezentowane na moim kanale są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych. Koziorożce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. O, pięknie, dwójka kielichów. Jeszcze tej karty w tym tygodniu nie widziałem. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A przychodzi dwójka buław z kolei i to już kolejna dwójka, słuchajcie. Ciekawe, czy będzie więcej, ale spokojnie. Jak na razie całkiem nieźle. Co odchodzi do przeszłości? A do przeszłości odchodzi karta wisielca, więc wychodzi na to, że coś ruszy do przodu, łatwiej Wam będzie podjąć decyzję lub komuś wybaczyć. Jak Wy się przedstawiacie, koziorożce i koziorożyce? No pięknie, Wy przedstawiacie się jako królowa buław. Moja ulubiona królowa w tej talii. Zobaczcie, jest piękna, otoczona słonecznikami. No dobrze, Wy tutaj macie dużo energii trygonu ognia, czyli barana lwa strzelca. Co będzie dla Was w radzie? A w radzie jest ósemka mieczy, żeby się nie autosabotażować, żeby nie stosować autosabotażu, siebie nie krytykować i uwierzyć w swoje możliwości. W ogóle sprawdzajcie czytania dla swoich znaków ascendentalnych oraz czytania na sierpień i miłosne, bo tam na pewno będzie więcej. Czego nie robić, czego unikać? A unikać diabła, oczywiście. Słuchajcie, z przełożenia też jest, zobaczcie, rycerz mieczy. I teraz tak, w takim wielkim skrócie. Tutaj podam kilka przykładów. O, motocykl za oknem na potwierdzenie. Być może ktoś ma luźniejszy tydzień, albo ma więcej wolnego i za bardzo nie wie, co zrobić z czasem. I tak troszeczkę bije się z myślami. Może czujecie lekki dyskomfort. Niby mam czas, ale mi się nic nie chce. Ale w sumie co robić? Nie mam pomysłów. Też widzę, że część z Was mogłaby zajadać na przykład słodyczami, czy tam czymkolwiek innym, jakieś nudę, stres, albo sprawy związane z miłością. Ale zobaczcie z przełożenia rycerz mieczy, taki husarz trochę. On z kolei pokazuje bliźnięta waga lub wodnika i myślę, że w tym tygodniu jest zdecydowanie o co walczyć, nawet jeśli chodzi o miłość, bo tutaj ktoś pokaże Wam, jak bardzo mu zależy, jak bardzo ta osoba jest zdeterminowana, żeby zdobyć Wasze zaufanie na przykład. Ewentualnie też w ogóle mam wrażenie, że Wy obmyślacie plan działania. Dlatego, że w najbliższej przyszłości tutaj jakieś decyzje będą podjęte. Ale co jest najważniejsze, myślę, otoczenie, no, dzieje się. Ale Wy macie naprawdę spokój wewnętrzny i za dużo w Waszym życiu przynajmniej w tym tygodniu się nie zadzieje. Zobaczcie, w ogólnej energii piękna karta dwójki kielichów i ona mówi o miłości, o czułości,
ale też o pokoju i spokoju. W pewnej relacji, najprawdopodobniej romantycznej, również o spokoju w waszych głowach. Jest taka piosenka chyba Lady Punk i tam jest takie słodkiego, miłego życia i mi się wydaje, że w tym tygodniu może być nawet słodko i miło. I to, co jest gorzkie, powiedzmy, i niemiłe, to już bardziej może wychodzić tylko i wyłącznie z waszych głów. To jakby nie ma zasadności. Wymyślacie po prostu, ale może nie w tym tygodniu. No zobaczcie, przychodzi do was karta dwójki buław i jest ona związana jasne z rozdrożem, ale też ze strefą komfortu, dlatego stąd mi się wzięło, że słodkiego, miłego życia, bo po prostu najprawdopodobniej za dużo się nie dzieje. Możecie odpocząć, zebrać myśli, przygotować się do czegoś, ale uwaga, ktoś z was jest może na rozdrożu. Czy kogoś przyjąć, czy komuś wybaczyć, czy inwestować dalej swój czas, pieniądze, emocje w daną relację. Z kim macie relację? No słuchajcie, chętnie się dowiem, ale też w tarocie miłosnym na pewno będzie coś więcej. Zobaczcie. Do przeszłości odchodzi karta wisielca. I tutaj w negatywie mogłaby sugerować takie poczucie znużenia, nic się nie dzieje, nic się nie rozwija, coś stanęło w miejscu. I a propos relacji romantycznych, no coś już dalej nie stoi w miejscu, tylko raczej wariuje, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Czyli uda wam się najprawdopodobniej dojść do porozumienia, uda wam się zakopać topór wojenny również z, bo tutaj nie musi chodzić o relację romantyczną z matką, z siostrą, to jakąś kobietę widzę. Ale w ogóle też bym powiedział, że tak w negatywie, no część z was rozsadza energia, ale za bardzo jak jej spożytkować, no nie ma. Znaczy nie ma jakichś możliwości wielkich, więc no tutaj trzeba po prostu coś sobie wymyślić. O, tutaj karetka pogotowia za oknem, wybaczcie. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje i że jakoś bardzo nie motam, bo jestem też chory i jest bardzo gorąco, chociaż nie narzekam. Zobaczcie, no wy pokazujecie się jako przepiękna królowa buław, która jest zdeterminowana, odważna, wie czego chce, umie postawić na swoim, chroni swoich zasad. No i słuchajcie właśnie, jeśli ktoś rzeczywiście stara się o wasze względy, czy to relacja romantyczna, czy jakakolwiek inna, no tutaj musi ta osoba szanować wasze zasady, waszą przestrzeń, wasze granice. Jeśli chodzi o osoby znudzone i znużone, znajdźcie sobie jakieś zajęcie, które fizycznie was zmęczy trochę. Bieganie, pływanie, jazda na rowerze, żeby gdzieś tę energię spożytkować. Rada, ósemka mieczy. Nie dajcie się właśnie zapędzić w kozi róg. Że ktoś powie, o, przepraszam, zmienię się. No i machniecie ręką, wszystko w porządku i dalej się będzie to samo, że tak powiem, działo, powtarzało. Tutaj należy kogoś obserwować i zanim tak w pełni się zaangażujecie, no to po prostu obserwować, czy ta osoba rzeczywiście robi tak, jak mówi. W ósemce mieczy też jest taka rada, żeby ruszyć się i rzeczywiście działać. Ja myślę, że w ogóle w takiej dłuższej perspektywie wysiłek fizyczny jest bardzo dla was wskazany. Jakikolwiek. Czego nie robić, czego unikać? No słuchajcie, diabeł. I diabeł to pokusa. I jak najbardziej może też chodzić o to, żeby nie zajadać problemów albo stresu, tylko właśnie inaczej spożytkować tę energię. Właśnie na bieganie, na pływanie, na wysiłek fizyczny, na tworzenie. No, ta karta też mówi, żeby znowu się nie dać no, w sidła kogoś toksycznego tutaj złapać. Diabeł też, słuchajcie, jest kimś rogatym, najprawdopodobniej koziorożcem. I powiedziałbym tak, żeby koziorożce postępowały w zgodzie ze sobą. Co to znaczy? Co znaczy dla was bycie sobą? Piszcie, chętnie się dowiem. Myślę, że chodzi tutaj o to, żeby kierować się swoimi potrzebami, nie pozwalać innym na ranienie siebie,
czy przekraczanie właśnie swoich barier, no ale ciekawy jestem Waszych opinii. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są już czytania na sierpień, czytania miłosne oraz z cyklu Wybierz kartę. Tutaj je gdzieś wszystkie podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy, kciuków w górę i subskrypcji, dlatego że to pomoże mi w rozwoju kanału, a wtedy będzie więcej czytań. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.